utrudnione zadanie, że ich karabiny nie wiszą na piersiach, na pasach, jak pozostałych żołnierzy, tylko muszą być utrzymane pionowo w marszu. Bo mają utrudnienie również podczas samej uroczystości, bo wykonują chwyty na ramię, broń, prezentuj broń. Żandarmeria Wojskowa. Oddział Żandarmerii Wojskowej garnizonu stołecznego. Zastępni pododdziały przez krakowskie Przedmieście i Nowy Świat udadzą się do Muzeum Wojska Polskiego w Alejach Jerozolimskich. Pan prezydent złoży jeszcze wieniec i odda honory marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, jego pomnikowi. Ten dzień 11 listopada oczywiście dla prezydenta też wypełniony różnymi obowiązkami i uroczystościami właściwie od rana. Pan prezydent wspomniał tutaj o tej Alei Ojców Niepodległości, więc od rana właśnie prezydent składał przy poszczególnych pomnikach tych wielkich postaci, które już wymienialiśmy, ale które zawsze warto przypominać, a więc Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, Korfantego, Wincentego Witosa, Daszyńskiego. Te wieńce były składane, potem była msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej, potem były odznaczenia państwowe w Pałacu Prezydenckim, no i wreszcie prezydent przybył tu. Następnie jeszcze będziemy mieli przyjęcie dla zaproszonych na Zamku Królewskim. Maszeruje właśnie od niedawna występująca Straż Marszałkowska jako zwarty pododdział na uroczystościach wojskowych i uroczystościach narodowych. Ale podejrzewam, że tam wielu z tych funkcjonariuszy ma za sobą służbę w pododdziałach reprezentacyjnych. Poznaje się po ruchach. Tak. No, szczególne ukłony dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej. Ci panowie nie robią tego na co dzień. Proszę państwa, tradycja pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego to oczywiście wielowiekowa tradycja. Komentujący dzisiaj dla państwa te wydarzenia Mirosław Dzięgielewski jest prezesem Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego imienia generała dywizji Kazimierza Gilarskiego. Ile to pokoleń tej najnowszej tradycji, ile to zmian na tych stanowiskach dowódców uroczystości. Zmian mundurowania, bo przecież odzyskaliśmy rogatywkę nie tak dawno, a to już kilkadziesiąt lat temu, kiedy wróciła po latach jako element mundurowania żołnierzy Wojska Polskiego, aż w pierwszej kolejności pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego. Maszerują również harcerze. Harcerze, młodzież polska, myślę o Orlętach Lwowskich. Tam i studenci, i gimnazjaliści oddali swoje życie w obronie Lwowa, o Orlętach Przemyskich. Przemyśl był z kolei kluczowy dla utrzymania Lwowa, bo linia kolejowa Przemyśl-Lwów to była linia zaopatrzenia, parokrotnie przerywana przez wojska zachodniej Ukrainy. Ale ostatecznie Lwów został na początku listopada. No te walki dłużej trwały. Między innymi dzięki generałowi Rozwadowskiemu. Rozwadowskiemu, zdecydowanie. Tak, jego w tym zasługa. Potem przybyli jeszcze Halerczycy na odsiecz Lwowowi, no i ale to już później. Na ekranie ulubieńcy warszawiaków, szwadron kawalerii Wojska Polskiego, który jest kontynuatorem z tysiącletniej tradycji jazdy polskiej. W okresie międzywojennym reprezentacją polskiej jazdy był szwadron przyboczny naczelnika państwa i naczelnego wodza. Następnie szwadron przyboczny prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po przewrocie majowym szwadron przyboczny został wcielony do pierwszego pułku szwoleżerów. Szwadron występuje w mundurowaniu wzór 1936 i wyposażony jest w lance wzór 2013. Projektu kapitana Roberta Woronowicza, to były oficer szwadronu reprezentacyjnego, szef wyszkolenia. I kolumnę maszerujących pododdziałów zamyka orkiestra wojskowa. Myślę, że jeden z najważniejszych pododdziałów podczas takiej uroczystości.
A jak ciężka służba w orkiestrze reprezentacyjnej, to wiedzą tylko ci, którzy próbowali się do niej dostać, nawet będąc wykształconym muzykiem, spróbować iść, grać, ćwiczyć musztrę paradną. Poza tym niektóre instrumenty ważą nawet kilkanaście kilogramów, jak chociażby szuzafony, a najwyżej 20 dekagramów flecik, piccolo. Piccolo. Nomen omen. Także życzymy Państwu wszystkiego najlepszego z okazji święta. Cieszmy się tym świętem. Dziękujemy żołnierzom, pododdziałom, funkcjonariuszom za trud. Proszę Państwa, zapraszamy też do różnych form obchodów Święta Niepodległości. Teraz Pan Prezydent wraz z małżonką przechodzą w kierunku pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. My chcielibyśmy zarekomendować również dzisiejsze programy w Telewizji Polskiej i emisję filmu Niepodległość Krzysztofa Talczewskiego w TVP Historia, w programie pierwszym Telewizji Polskiej, w TVP Polonie, jak również i cykl Polskie 100 lat, cykl TVP Historia, który o tym naszym odzyskiwaniu niepodległości, różnych jego etapach pięknie opowiada. Dziś mieliśmy 32 już bieg niepodległości, z kolei o 14 ruszy 10 marsz niepodległości z ronda Romana Dmowskiego, a więc różne formy obchodów dziś już się odbyły i jeszcze nas czekają. I jeszcze raz rzut oka na plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest chwila, aby prezydent porozmawiał z mieszkańcami Warszawy albo i z przybyłymi gośćmi, którzy chętnie przybywają na takie uroczystości centralne do Warszawy, do stolicy. Festiwal Niepodległości, o nim mówi gdzieś w tle Joanna Dzieniszewska na placu, zapowiadając i poloneza, i różne inne formy obchodów, które dzisiaj będą miały miejsce. Pan prezydent wraz z małżonką, marszałkowie Sejmu i Senatu. Wiemy, że jutro pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, a więc pewnie przy następnej okazji, a ta wydarzy się 3 maja, wielkie uroczystości związane z rocznicą Konstytucji 3 maja, też pewnie troszkę inaczej ta trybuna honorowa będzie wyglądała. Inne postaci być może się pojawią. Nie wiemy, jak to będzie jutro. A tu już słyszymy komendy związane z tą ceremonią złożenia wieńca pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Sygnał baczność. Hasło Wojska Polskiego.
jeszcze raz usłyszeliśmy sygnał Śpi kolego, który powstał na bazie tej popularnej pieśni, zaczynającej się od słów, jak to na wojence ładnie. Bardzo często takie pieśni miały też trochę dodać otuchy żołnierzom, którzy przecież szli na bój, który mógł zakończyć się śmiercią. I ten rodzaj pewnej dezynwoltury, czy jakby dodania sobie odwagi przez taki dystans, jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie, a przecież to spadnięcie z konia to nie nieumiejętność jazdy, tylko efekt albo na skutek kuli, albo potknięcia się konia, co też się mogło skończyć tragicznie. Wydaje mi się, że umieszczenie w tym miejscu, panie doktorze, pomnika marszałka Piłsudskiego, trochę zafrasowanego, a jednocześnie mam bardziej w głowie tak oddającego cześć tym wszystkim, którzy tam symbolicznie leżą w tym grobie. Pięknie domyka plac. Mamy na tym placu i krzyż upamiętniający tę słynną mszę świętą, wspaniałą zesłania Ducha Świętego z 79 roku. 40 lat minęło w czerwcu od tego momentu. Mamy też pomnik katastrofy smoleńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest to jeden z najważniejszych placów w Polsce. Co do tego nie ma dyskusji. Wspomnieć jeszcze tylko, jak mówiliśmy o grobie nieznanego żołnierza, dlaczego mówię o wszystkich żołnierzach. Tam są takie cztery wielkie kotły z urnami, z ziemią, z pól bitewnych, na których walczył żołnierz polski. Także krew polska tam jest. I ta wspólna pamięć ogarniająca różne pola bitwy, zarówno tej pierwszej wojny światowej, która, mimo że zaczynaliśmy ją bez państwa polskiego, to zakończyła się dla nas zwycięstwem. I proszę zobaczyć, co za paradoks. Józef Piłsudski początkowo, jego koncepcja polityczna stawiała na państwa centralne, które ostatecznie przegrały, ale z kolei odmowa złożenia przysięgi i uwięzienie w twierdzy magdeburskiej spowodowały, że te kilkanaście miesięcy niewoli wypiętrzyły postać Józefa Piłsudskiego jako na kogoś, kto jest w stanie połączyć wszystkich Polaków. A ulica Warszawska listopada 1918 roku była wyjątkowo niespokojna. Przypływały ze wschodu koncepcje komunistyczne, które mogły w ogóle położyć kres marzeniom Polski. Marzeniem o niepodległości. O polskim państwie. On potrafił to zjednoczyć i zintegrować. Z kolei dobrze postawiła koncepcja narodowej demokracji Romana Dmowskiego, ponieważ oni...